Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Ski, a dzisiaj zagramy sobie w coś nowego, czyli nowość na kanale. Mianowicie gramy w Death Stranding, moi drodzy. Death Stranding to jest gra, która miała premierę już chyba rok temu prawie. I w tym momencie właśnie gram na live, więc pozdrawiam oczywiście wszystkich z live'a. I oczywiście live'y pozdrawiają wszystkich z YouTube'a. Moi drodzy, nie przedłużamy, zaczynamy grę. Dostałem gierkę ostatnio, więc dzisiaj ją ogrywam. I będziemy ogrywać ją właśnie na live'ie na Twitchu, więc jeżeli macie ochotę, wbijajcie na Twitcha. Link oczywiście macie w opisie. A ja zaczynam rozgrywkę. Rozpoczynanie nowej gry. Twoja rozgrywka będzie zapisywana automatycznie. Co nadpisze wcześniejsze dane zapisu. Na pewno chcesz kontynuować? Tak, chcemy kontynuować. Wybierz poziom trudności. Ja bym obstawiał między niskim a normalnym. Bo ja tu się głównie chcę... Cześć Misiu, dzień dobry, witam serdecznie. Ja tu bardzo chciałbym się skupić na rozgrywce jednak, więc nie wiem, czy chcę bawić się w jakiś wyższy poziom. Myślę, że normalny, zalecany dla osób, które już mają pewne doświadczenie w grach akcji. Elementy zręcznościowe stanowią wyzwanie, ale nie utrudniają rozwijania fabuły. Wydaje mi się, że tryb normalny będzie... Poziom trudności normalny będzie najlepszym wyjściem. Czy chcesz... Tak, chcemy. Tak, chcemy. Rozmiar tekstu, myślę, że duży tekst będzie lepszym tekstem. Dzień dobry Zosiu, witam serdecznie. Właśnie zaczynamy naszą przygodę. Jestem, powiem wam, jestem mega podjarany tą grą. Mam tylko nadzieję, że nie wyskoczy mi żaden komunikat o przeciążeniu bufora, niczego takiego, że gierka pójdzie na te detale, które są tam ustawione. Zobaczymy. Jasność ekranu. Nie lubię gier zbyt ciemnych, powiem wam szczerze. Nie lubię wytężać wzroku, więc myślę, że na 7 ustawimy sobie. Co to jest? Analiza statystyczna wykazała, że zdolności związane z Doom różnią się w zależności od daty urodzenia pacjenta. Datę urodzenia musimy określić. Miesiąc. Ja się urodziłem w październiku. 8. Pomieszałem 3 zupki chińskie, umieram. Co? Czemu umierasz po pomieszaniu 3 zupek? Sorki, to bimba jeździ. Za chwilkę zamknę okno. Albo napiszę SMS już nie, żeby zamknęła okno. To będzie świństwo z mojej pewnie strony, ale co tam. Siema Patryku. Siema Kapomilu, dzień dobry, witam serdecznie. Witam, witam, witam. Dobra, skupiamy się na fabule, moi drodzy. Zagłuszka jest, nie? Nawet na pewno za głośno. Zaraz sobie wyciszymy delikatnie. Linia i kij to dwa najstarsze. Linia służy do przyciągania tego, co dobre, a kij do odpychania. Troszkę głośno. Spoko, za chwilkę ten. Za chwilkę ściszymy sobie. Koby AB. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który wprawił pewną planetę w ruch. Gram po raz pierwszy, oczywiście. Kiedyś była eksplozja. Nie włączałem tej Wybuch, gry. Który dał początek nowemu życiu. Widziałem delikatnie gameplay. A potem była kolejna. Ale rok temu chyba. Na pan prawa autorskie będą. O nie. I po pieniążkach. Ale muzyka kozak. Fajna muzyczka. O kurde. Rip Money? No niestety chyba tak. Norman Reedus. Reedus się picza, czy Redus się czyta? Reedus chyba, nie? Mats Mikkelsen. Mikkelsen w sensie. O, zobaczcie. Reedus, okej, okay, Reedus. Margaret Qualley. Nie wiem w sumie. Mogę... A, nie mogę. Bo jest zbyt głośno delikatnie. Tak, Daryla grał, nie wiem, jak Daryla grał. To jest oczywiście ten.
jest oczywiście... Zawiesiłem się, przepraszam, zawiesiłem się. Cześć Piotrek, siema. Siema Piotrek. A jakiś błąd coś pokazuje się? Czy to się pokazuje? Kurde. Czyli donaty będą? Cieszmy się niezmiernie. Dziękuję. A to w takim razie coś wina typu najszym prawdopodobnie, wiesz? Jak ten, jak Error 404 to jest ten, to jest wina Tip Donation. Noga jest za głośna, ewidentnie, za chwilkę wyciszone. Już mogę? Fajny motorek, nie? Mega fajny. Ciekawe, czy mógłbym podnieść jeszcze grafikę wyżej. Pewnie mógłbym chyba. Może uciągnąłby to komputer mój. Zwiększamy grafikę na wyższą. Co sądzicie? Tego się nie spodziewał, tak mi się wydaje, wiecie? Siema, widzę. Tara! Nie. Świetnie. God damn it. Cześć, Janusz, nie trzeba. Kurwa. O nie, i po monetyzacji. Totalnie już. Dobra. Tak, korzystam z klawiatury oczywiście. Opcje. Jezu, ile to jest ustawienie audio? Głośność ogólna. Dawaj na połowę. Zatwierdź. Dawaj mi grafikę. Grafikę mam ustawioną na... niestandardową. Nie wiem czemu. Ja myślę, że podźwigniemy. Co wy na to? Jakość. Rozumiecie? Tego nie chcemy na pewno, tego nie lubię. Ja myślę, że podźwigniemy to. Ja myślę, że nie spalę komputera, tak mi się wydaje przynajmniej oczywiście. Dobra. Wybierz system opcji przypisywania klawiszy, aby wyświetlić i zmienić ustawienie sterowania klawiaturą. Ale tego na razie nie chcemy ogólnie, to myślę, że jest ok. Dobra, rób kamerą i ruszamy postacią na wsadzie, ok. Ale gra jeszcze jest za głośno, ok. Czyli gra jeszcze jest za głośno. Opcje, audio, czyli jeszcze w dół myślę, że zjedziemy tak gdzieś na 30. Tak, żebyście słyszeli, a żeby nie była zbyt głośno, nie? Bo ten deszcz tak mocno... Teraz chyba jest okej, tak mi się wydaje. Dobra, teraz chyba jest okej. Weź. Weź w lewą rękę, weź... Na plecy chyba daj, to najlepiej będzie, nie? Najwygodniej. Dobra. Muszę zwiększyć sobie czułość na pewno myszki. Okej, okay, dobra. Czy my tutaj mamy jakąś misję ogólnie? Możemy coś sobie sprawdzić? Mogę tam skoczyć i zabić się? O kurde, mogę chyba! Tego się nie spodziewałem. Dobra, to co, idziemy chyba, wrócimy o tą babkę, nie? Możeśmy ją skosić tak chamsko. Skanujemy. Skaner ładunku, odradek? Odradek.
Wspinaj się. Ja mogę się wspiąć nawet. Fajny. Radek? No właśnie od Radek chyba jakiś. Tam jest coś. No tam musimy iść. Mogę sprintować? Mogę sprintować, okej. Dobra, wyłączmy tutaj podrawkę na razie. Państwo centralny. Czy ja mogę tędy przejść? Mogę. Tak mi się wydaje, że żółte znaczniki dają nam możliwość przejścia, a te reszta chyba... Nie ma przejścia po prostu. O kurde. A czy ja mogę spaść? Mogę spaść. To jest cenna lekcja moim zdaniem, moi drodzy. To jest cenna lekcja na przyszłość. Wiemy, że możemy się zabić, że trzeba na to uważać. Pierwszy rip. Ruch kamerą, przybliż. Skanuj. Ruch. Na F. To debil. No ale przecież chciałem sprawdzić, przecież nie wiedziałem, czy ten... No bo nie wiedziałem, czy mogę ten, czy mogę sobie pozwolić na spadnięcie. Czy jesteś pod wodą? Nie wiem. Oj, brzyga czymś. Wydaje mi się, że zawsze warto sprawdzić sobie. Audio jest strasznie głośno w ogóle. Dobra, wyjdziemy tam. Tu chyba mogę wejść, tak mi się wydaje. Na pewno musimy tam iść, na pewno. Przekonany o tym. Ciekawe co tu jest, bo to jest 40 metrów do czegoś ogólnie. Tam jest jakiś... Oj. Mógłbym tam przeczekać ten deszcz. Szkoda, że nie mogę chyba sterować osobno tym. Muszę raz zobaczyć. Osobno dialogami, osobno dźwiękiem samym. Pan Michał Konarski. Już dzisiaj nie zasnę. Czemu? Nie zaśniesz? Sexy? No oczywiście, że sexy. W sensie ja jestem. Oczywiście, że tak. Ciekawe, czy mogę RTX-a włączyć. Bo ta gierka chyba obsługuje RTX-a. No prawie jak ja, zobaczcie. Prawie jak ja. Ojoj, chyba kapie kwasem. Albo czymś takim na podobę. Tak myślę, że dzisiejszy live, moi drodzy, zagramy sobie około... około 2 godzin. O, ciarki! Coś go wystraszyło. Zaraz mu sutki staną. Cześć Bimberek, cześć. O, idzie, zobaczcie. Fotkę nadepnął naszą. Jaka świnia. W ogóle ciekawe, czemu wam się pokazują FPS-y. Tam w sensie. Chyba nie powinno się pokazywać. Czyli nie był sam. A przecież on tą laskę potrącił, prawda? Ciekaw.
Ja myślę, że ta gierka będzie bardzo fajna właśnie w ten sposób na live, a później na odcinki, żeby to pociąć. Bo to jest coś na podobę, znaczy na podobę. Gierka z, chyba z ciekawą fabułą. Róg tu jeszcze był. Taką fabułą jak trochę ten. Detroit Become Human. Wodę wyciska po prostu spod tych stóp. Wszystko umiera, jak on przychodzi tylko do tego. Tak, Janusz, to jest symulator kuriera, zdaję sobie sprawę, aczkolwiek myślę, że ta fabuła może mnie wciągnąć. Bo Detroit było kozackie, więc myślę, że to będzie też na podobnym poziomie trzymało chyba klimat. Mam taką nadzieję oczywiście. Dlatego właśnie wolałem chyba to na live ograć, niż ogrywać to. Też tam wisi u góry. Niż ogrywać to na odcinkach. Obieganie w to miast miałoby milion tych. Detroit? Jak kiedy? Przecież były już całe. Przecież ograliśmy całe Detroit już. Norman Reedus. To jest Norman Reedus bardziej? Prolog. Porter. Ciemne piwo, Porter. Serio, kiedy? Jakaś świnia. Jak możesz, Januszu? Jak możesz? Na własnej krwawicy cię wychowałem. Chyba poszli. Co jest? Za mocno cię trzymałam? Łzy przez Hiralium. Czyli masz Dooms jak ja. Mam czynnik Dooms. Ale słabszy niż twój. Który poziom? 19. Widzisz ich? Nie, ale ich czuję. No to drugi. Co tu robisz? Nie chciałam zmoknąć. Tak jak ty. Temporal minął. Jestem fragile. Delikatna. Fragile. Zobaczcie, Weronika Łukaszewska. Moje nazwisko. Uważaj. Serio? A nie mam kuzynki Łukaszewskiej. Sam Porter Bridges. Bridges. Dostawca nadziei. Porter Bridges. Ale dopa? No. Fajna laska. Szczególnie w skórze, nie? W skórze robi robotę. Co to jest? Ona to zje? Czy ona to zjadła? Na temporalne kłopoty jedz kryptobioty. Co? W sumie białko, nie? W sumie białko, więc co kto lubi? Ja tam nie ten. Nie oceniam. Chcesz dla mnie pracować? Nie. Musi ci być ciężko. W twojej firmie chyba nie brakuje ludzi. Raczej zdrajców. Niewielu nas zostało. Mam tylko garstkę ludzi. A zresztą... ze mnie też mało zostało. Zmokłam od szyi w dół. Czyli tylko twarz ma ładną. Straciłem zainteresowanie. Nowsze przesyłki i tyle. Tu centrala, Bridges. Kuriera sama Portera Bridgesa. Odbiorca czeka na dostawę. Jak Deadpool, no. Tylko Deadpool był cały, nie taki ten poparzony. A ona twarz ma cało. Idziesz do miasta? Jaki parasol ma? Ciekawe. Podwiozę cię. Uważaj. Oni zawsze w końcu wracają. I chyba żonę rozmazało. Temporal przyspiesza to, co się dzieje, ale nie zmywa faktów.
Nie uciekniesz przeszłości. Tak, Zosiu, masz rację. Do zobaczenia. Lateks przyciąga uwagę. Samie Bridges. Jakie kurce zostawiliście? Ej, zniknęła. Ciao, jak ona zniknęła? Czemu? To mnie ciekawi bardzo. Chciałbym to odkryć. Tajemnicę tego. Dlaczego ona zniknęła? Cześć Max, siema. Prolog kurier. Okej. Okay. Wskaźnik krwi i kondycji. Okej, okay, spoko. Dobra, ja chciałem tą zobaczyć na początku sobie. Bo tu jest coś chyba w środku jeszcze, nie? O, tu śleży, patrzcie. O, właśnie. Na plecy? No to nie, lewa ręka. Mamy to. Mamy coś w lewej ręce. To do prawej weźmiemy sobie. Czemu on tu wyrzucił? Ja mam to trzymać... Ja mam to trzymać w ręku? Ej, czekaj, no bez jaj. Ej, poważnie. Ja muszę trzymać prawy przycisk myszy, jak chcę coś chcę przenieść. Czy teraz pokaże mi się misja? Czekajcie, bo muszę sobie zobaczyć S Assault. Czekajcie, muszę zobaczyć sobie ten. Muszę zobaczyć sobie dostarcz. Mogę sobie jakoś to oznaczyć. Ten punkt. A coś leży, zobaczcie. O Jezu! Wywalił się. Co tu jest? Zjedz. To tu zjadł? Zjadł. Ale muzyczka jest kozak. Poważnie, muzyka jest ogień, robi ogień. Chyba tam musimy lecieć w takim razie, nie? Tam paczkę trzeba dostarczyć. Cześć Nowek. Jak zjechał? Czekajcie, bo ja to mam tak, mam jedyneczkę. Co pod jedynką? Nic nie mam. Po dwójką też nic, po trójką też nic. A, trzeba przytrzymać. Oddaj. Mogę mocz oddać? Okulary. Załóż. Wybrano. Załóż okulary. Okej. A, ta się utrzymuje równowagę. Ej, w ogóle ta piosenka była z tego. Prosiłbym nie puszczać tej muzyczki teraz, dobra? Bo będzie przeszkadzała w grze. Ej, ta muzyczka ma w Darku była, tak mi się wydaje, w serialu Dark. Czy ja mogę tędy przejść? Chyba mogę, co? Czy utonę? Chyba nie utonę. Wejdziemy. Czyli co, znowu plecy? Poradzi sobie, jest zdolny jest chłopak. Czy jakaś mapa jest? Nie, mapy chyba nie ma na razie. Od grafika? Robi robotę grafika, naprawdę. Bardzo mnie ciekawi ten otwarty świat. Bo świat jest otwarty. To robi robotę, taką mega robotę. Lej do rzeki. Sprawdźmy to. To było pod trójką? Nie. Wybił monsterka. Czemu nie kupiłem sobie monsterka? Olejesz?
Stop! Okej. Okay. Czyli mamy pierwsze sikano ze sobą. Idziemy dalej. Zagłusza się muzyka? Zosiu? Bo jeżeli muzyka zagłusza moje słowa, to za głośno. Proszę, za głośno. Zaraz postaram się delikatnie być jeszcze bardziej, wiecie? Lekko ściszę jeszcze, okej. Okay. Już. Najgorsze jest to, że... Audio. Nie mam więcej ustawień audio, to jest straszne, bo masz tylko głośność ogólną, nic więcej. To jest dziwne w sumie troszeczkę, nie? Na 10 może? Jasność ekranu, sterowanie grawitura, mysz, sterowanie kontroler, ustawienia grafiki, języka... Może tu jest głośność gdzieś? Język audio polski, nie ma nic. No to dobra, no to tak zostaje w takim razie. Tak zostaje. Tylko czemu pokazuje mi się oddaj morsz cały czas? Albo trzeba to ma wyłączyć jeszcze, tak? Stój! No. Co, no znowu plecki? Na plecki! Ja tu podejdę w ogóle pod górę? Wspinaj się, zła dla równowagi. Jak to wygląda kozacko? Tylko najgorsze jest to, że ja nie za bardzo wiem, gdzie mam iść w ogóle, wiecie? O Jezu, zjechałem. No da, no stój! Tędy nie pójdę. Wespniemy się, co? Chyba jednak nie. To co, muszę wrócić teraz na dół? To wracamy na dół. Musimy to obiec. Tam, gdzie X nie dasz rady. Tu miałem X, a wlazłem. Czy są jakieś inne punkty jeszcze? Nie, chyba czy tam muszę teraz pójść. Do tego węzła centralnego prawdopodobnie. Tylko oczywiście jak to ja, pewnie pójdę od dupy strony. To masz schodzić w długę niż się wspinać. Cześć Velux. Ale kiedy ja chcę w górę iść jeszcze, ja chcę pozwiedzać. Poeksplorować trochę jeszcze. Najpierw spadł na pysk. Jezu, stój! A scroll nic się nie dzieje, okej. Okay. I scroll nic nie robi. Musimy chyba zejść na dół w jakiś sposób, czyli może tędy byśmy zeszli, co? Zejdziemy tędy? Zejdziemy, nie? Nic się nie dzieje, dawaj. Masz tylko 20 kg na plecach, dasz radę. Okej, okay. Przyszliśmy. Teraz co, na drugą stronę, nie? O kurde, trochę mnie znosi, ale dam radę, myślę. Chciałbyś takiego kuriera mieć w Velux. Jestem przekonany o tym. Ja byłem idealnym kurierem. Dobra. Użyliśmy nóg, żeby zachować równowagę. Ja muszę podejść w to miejsce, a tu jest jeszcze jedna paczka. Czyli co, znowu chyba plecy, nie? W takim razie, bo nic innego nie wymyślę. Dobra. Czy mamy gdzieś jeszcze coś po coś iść? Tam coś jeszcze jest. Tak? Czekajcie. Ja muszę ogarnąć w jaki sposób tu się zorientować, gdzie mamy iść. Dzięki za subskrypcję. Dziękuję bardzo. Dzięki Max bardzo.
Dziękuję bardzo za subskrypcję oczywiście. Za dołączenie do grona subskrybujących. Witam serdecznie oczywiście. Szanuję subskrybentów, szanuję. To są osoby, które płacą i wymagają dobrej tej zabawy. Musisz zbierać wszystkie paczki. Czyli tam do góry musimy chyba iść. Wiesz co, Velux? Ja tą gierkę ogram pewnie dla samej grafiki, może dla fabuły, zobaczymy. Także dziękuję, dziękuję Max jeszcze raz. Myślę, że fabułka tu może być kozak. Dobra. To ogarnęliśmy, teraz gdzie mam iść? Tam nic nie ma. Bo w ogóle ile mieliśmy paczek zdobyć? Co tam jedną paczkę musimy zdobyć? No to chyba znaliśmy, mamy już jedną paczkę, nie? Nawet mamy więcej niż jedną paczkę. Więc możemy chyba dostarczyć ją, tak mi się wydaje. Mało, 4 paczki? Nie, tu jest 6 paczek. Jak zrozumiesz wymysły w fabule Kojimy, to gratulacje. Nie no, myślę, że jest okej. O, tam coś jeszcze jest. Biegnij, przestań biec. Pewnie spadł na ryj zaraz. Tutaj za chwilę będą mnie palce bolało. Sam to jest gość. Czy to siebie gada? Ale tutaj coś było jeszcze. Była paczka chyba. Tak, jest paczka, patrzcie. Dawaj na tle. Idealnie. Co mamy? Dostarczyliśmy chyba, nie? To lecimy. Dawaj sam. Poradzisz sobie sam. Dawaj. O kurde! Czyli jednak powoli musimy iść. Ściąga mnie na bok. Jest czas na wszystko. Na to też. Jak go ten, jak go znosi. Max, live myślę, że będzie... O Jezu! Live będzie około 2 godzin trwał. Bo gramy pierwszy raz gramy ten. Pierwszy raz gramy dzisiaj. 2-3 godzinki pogramy sobie, bo później z tego chcę wstawić odcinek na YouTube'a, wiesz? Dla osób, które... Nie. Wolę pocierpieć. Mały głos. Oj! Stój! Dobra. Przytrzymaj F. Okej. Okay. Zrealizuj dostawę. Dostarcz ładunek. Tak, dostarcz. Przewidywane lajki. Ja dostanę lajki jakieś za to w ogóle? Zatwierdź. Okej, okay, mam pierwszą misję zrobioną. Pięknie. Legendy nigdy się nie spóźniają. Musiałem przeczekać burzę. Straciłem motor. Chyba sporo przeszedłeś. Na szczęście nasz towar jest cały. Magda? No, nie spieszyłeś się. Ale poza tym wszystko gra, tak więc... Świetna robota. Czekamy na kolejną dostawę. Pewnie, że tak. Za chwilę będzie kolejna. Dostarczone. Uszkodziłem trochę. Kurde. Automatyczne pomijanie. Co to jest? A, przebyta odległość. Przebyliśmy 1,5 kilometra. Przebiegliśmy w sensie. Chyba spoko, nie? Ranga S. Awesome. Dalej. Czy ja za ten mogę coś sobie kupić?
Odległość. Nie, no dobra, pomij to wszystko. Tego nie chcemy wiedzieć. A, czyli postać sama się rozwija ogólnie. Waga dostawy, pozostałe. Łączny czas 30 minut w ogóle biegliśmy z tym ładunkiem. Za długo. Tak mi się wydaje. O, coś nowego. Zlecenie dla sama portera Brydżysa. Priorytet pierwszy. Czyli drogo będzie. Tak, dostałem lajki, no. Dostałem fajne lajki. Hideo Kojima. Game designed by. O, moja nowa fura jedzie, zobaczcie. Taką bym się woził. Igor, utylizacja zwłok. Utylizacja zwłok. Pan Porter, tak? Ta. A, miałem się nie dotykać. W papierach było, że masz jakąś fobię. Utylizacja zwłok? Co się stało? Chodź, musimy się sprężać. Opowiem ci po drodze. Bo główny bohater wygląda jak z The Walking Dead, tak, jak Daryl. To ta sama postać odwzorowana. Zwłoki, tak. Oto nasz klient. Oto nasz klient. Ej, mała, patrz stół z tyłu. Kiedy dokładnie zmarł? Nie powiem ci co do minuty, ale będzie coś koło 40 godzin. A co z kwarantanną? Nie było. To samobójca. Ach, Jezu. Dobrze, że go znaleźliśmy. Od razu poszedł do chłodni, ale kto wie, kiedy zacznie gnić. Gdzie go zabieracie? Do najbliższej spalarni na północ. Pełno tam wynurzonych. Nie da się gdzie indziej? Da się, ale nie ma czasu. To może lepiej spalmy go tu, na miejscu. I rozsiejemy chiralium nad całym miastem? Nie ma opcji. Zawsze lepsze to niż jazda do spalarni. Ej, uda nam się. Potrzebujemy tylko kogoś jak ty, z Dooms. Czym jest Dooms? Znaczy pewnie się dowiem za chwilę, znając życie. O, on ma jakieś moce w ogóle. Jest już w pierwszym stadium martwicy. Niedługo będziemy tu mieli krater. To jak będzie? Pomożesz nam? Paranormal. No to Bridgesi podejmują współpracę z samym Porterem. Sam. Mów mi sam. I nie widzę wynurzonych. Tylko czuję. Dlatego mamy też to. Łącznikowe dziecko. Z nimi, z tobą, przemkniemy im pod samym nosem. Samuel, tak. Bobas. Za każdym razem prawie zdycham. No, w końcu łączysz się z drugim brzegiem. Mnie też to przeraża. Sypnął w ogóle w ten. Jedziemy. Spoko, Max, dogonię cię w Valorancie. Dogonię cię, mam nadzieję przynajmniej. Przyrazu 3. Dzidzia? Tak, taka trochę dziwna dzidzia. Taka paranormal dzidzia. Dostałem maila jakiegoś. Zobaczmy sobie, kto im maila napisał. Ruch kamerą, te przybliż. Z mojego dzieciństwa wszystko było inne. Mieliśmy swój kraj. Mogliśmy jeździć, gdzie nam tereny się fajne, nie podobało. Nie musieliśmy zatrudniać kurierów. Były autostrady, samoloty. Mogliśmy zwiedzać świat. Ej, rozmazuje się obraz, jak przybliżam. Ciekawe czemu. I co z tego zostało? Nie za bardzo wiem, gdzie to mam się widać. Patrzeć teraz. Darcie śmierci nas pokonało. Rozpierdoliło nas w drobny mak. A jak ktoś miał szczęście i nie zdechł, to zaraz potem przyszedł ten pożar.
Nazwisko Kojimy było chyba już 6 razy, tak mi się wydaje. Nie wiadomo, czy to żywe, Alpy? Czy martwe. Wszystko w jednym. Nic dziwnego, że praktycznie wszyscy ludzie zadekowali się w miastach i zaczęli potrzebować pomocy kurierów. Dobra, wystarczy, bo się pożygacie. Oho. Burza idzie. Kurwa mać. Tęcza! Co robi tęcza? To chyba źle świadczy coś. Szlak daleko do tej spalarni? Zaraz się wylęknie. Kurwa. Musimy się przez nich przebić. God damn it. Nie dogoniecie? Czy coś nas goni? Bo ja nawet nie będziemy patrzeć. Tu coś się dzieje dziwnego z tym, zobaczcie. Oho, jeszcze do tego dodatków deszcz. Gdzie mam się patrzeć? Silnik zgasł. Tęcza była? No właśnie widziałem tęczę. Wiele mają nas w garści. Musimy ruszyć. Sam, widzisz coś? Widzisz coś? Wolałbym nie. Nie. Nic. Tu nic nie ma chyba za bardzo. Nie miał się kiedy zepsuć. Oho, temu coś się dzieje dziwnego już. O, ruszył. Pięknie. Coś nas chyta w ogóle. Włącz swoją patrzałkę. Czy ten wariuje w ogóle już? To źle wróży, powiem wam szczerze. Po prostu bomby. No to pogadane. To znaczy, że wbrew pozorom jesteś mądry? Nie wiem. Oj, cały czerwony. Brokat. Chyba nie krew. Tamtą kropkę? Tak, wiem. Na ścianie jest taki ten, taki plaster specjalny. Już nie ma. Niedzielny potwór, no. Co to podaki? Dobra, skupmy się, mój drogi, skupmy się, co się dzieje w grze. Bo to jest najważniejsze. Chyba. Mam takie wrażenie. Zdobyłem po grabarzu, nie karetkę. Siema, Krzysiek. Cześć. Oho, łapka mu pulsuje. Co mu się dzieje z twarzą? A co ten deszcz przecież na niego pada? Oho, oso blisko. Chyba są mega blisko. Co tu się dzieje w ogóle? No, poszedł sobie. Teraz co z tym? Miał ten wybuchnąć chyba, nie? Tak, widzi przynajmniej.
że ten trup może wybuchnąć i będzie później problem. Chyba nawet już zaczyna. O kurde. Oj. Chyba źle świadczy o nas, co? Marzwą mogę jednak, patrzcie, z krew chyba. O kurde, po tych idzie. Otoczyli nas. Pomóż mi! Pomóż! Strzelaj! Nie strzelił! Co za baran! No, trafił go przynajmniej. O kurde! Skąd on zleciał? Poleciał sobie. Uciekaj! Dzieciaka mu rzucił. Siema, Ferorku. O kurde. Pikołka ma, no. Skubany, woli się zawiść niż ten. Teraz mnie wpuszczą panie do gry i umrę. Na bank umrę. Co to jest? To ma chyba ogon. Bydle. Chyba ogon?